mnie moda jest sposobem na wyrażanie siebie. Jest na pewno sztuką, rzemiosłem, wysokim rzemiosłem. Pierwszy aspekt samej mody. Ja za modną uważam osobę, która nie wychodzi z mody, jakkolwiek to masło maślane nie brzmi, ale osobę, która nie podąża tak za bardzo za tym, co się dzieje, nie próbuje kogoś naśladować, tylko jest sobą w tym, jak się ubiera, jak się nosi. Ja nie lubię bardzo określenia ludzi modnymi, no bo to jest takie niefajne, no bo gdyby ktoś ci powiedział, no nie jesteś modna, no sorry, no i jakbyś się to nie myślę o innych, czy są modni, o sobie też nie myślę, czy jestem modna. To jest tak po prostu przezabawne, jak ja śledzę to wszystko na bieżąco i dajmy, zakładam rzecz i po prostu widzę te wzroki na ulicy, widzę odbiór, że o Boże, co masz na sobie. Nie wiem, czy w ogóle jest sens się tym przejmować, opinią innych. Wiadomo, że co każdy odbiera, ale ważniejsze jest chyba być w zgodzie ze sobą, nie w zgodzie z innym. To od odbioru dalszej rodziny, w ogóle wszyscy są wow, super. Że coś się dzieje, że coś robię, w ogóle mam rodzinę z Belgii, wujkę, który nie mówi po polsku i czytam jego bloga w angielsku. To jest mega miłe, albo właśnie ciocia do mnie mówi, a wiesz co, oglądałam twój filmik, a wiesz, mieszka tysiąc kilometrów ode mnie. To mojej najbliższej rodziny, no to rodzice jakby niezbyt to wspierają, że tak powiem, no niezbyt są za tym i chcieliby, żebym tego nie robiła, no ale jakby ja robię swoje. No na początku nawet jak się dowiedzieli, to chcieli, żebym usunęła. Albo żebym usunęła tego posta bezpośredniejny, albo w ogóle wchodzimy do twojego bloga, powinnaś się uczyć, albo wchodzimy do twojego bloga, co za głupoty wpisujesz, albo wiesz, że przecież dużo osób się czyta i potem ludzie tak myślą jak ty, a ty nie powinnaś tak pisać, albo że ubieram się beznadziejnie na tego bloga i taki tam. Dwa lata się wyprowadzam na studia i to jest moje życie i ja muszę coś z tym zrobić, no bo jak nie będę nic robiła, no to nic nie sądzę. Rok temu, jak pierwszy raz mi się udało właśnie pojechać na takie warsztaty Successful Blogging do Warszawy i tam poznałam Jessica Mercedes, co się bardzo nie ujarałam wtedy. Po prostu ja byłam taka zafascynowana, że poznałam takich super ludzi, a po prostu tam zaszłam i ja potem... oczywiście emocje były ciągle, ale potem jak wyszłam i trochę ochłonęłam, zaczęłam ludziom, byłam u siostry na noc, zaczęłam jej opowiadać, tak potem doszłam do wniosku, Boże, jaki to jest temat. Zachodzisz tam i po prostu wiesz, ona siedzi i tylko, o, to może zróbmy sobie selfie, co? Obejdźmy, zrób zdjęcie, bo tutaj, wiesz, no, ty sobie tak stanę i ten, no, spojrzę do góry, zrobię dzióbek, o, zrobiliśmy zdjęcie na Insta. I to było takie aż przezabawne i takie, no, trochę puste jednak. Ja na przykład, wiesz, zawsze dobrze się uczyłam i jakoś taka bardziej myślę, że jestem dosyć... Jednak dużo osób z tych jest takich, że są niewykształceni jednak. Mi się wydaje, że to tacy... Tacy, jak mi na to twierdzi, że to tacy puści po prostu, żeby to tylko ubranko. Oczywiście, że ci tacy najbardziej znani projektanci czy dziennikarze, na przykład mody, co mają mózgi jak... najlepsi wykładowcy na uniwersytetach, bo po prostu posiadają ogromną wiedzę. Ale takich z niższej rangi osób niestety jest po prostu niski poziom osobowy, takie imprezowicze i w sumie nie wiem, czy chciałabym być w ich towarzystwie tak ciągle, bo dużo osób właśnie z tego świata jest zepsutych bardzo. Jest coś niefajnie, to ja chcę właśnie, myślę sobie, że jedyne w sumie, co mam, znaczy no, na pewno nie jedyne, ale to jest blog, to jest jakaś tam moja ostoja, tak, że z tego to może mi coś przynieść, więc muszę zrobić wszystko, żeby było jak najlepsze i żeby się w to zaangażować. Nigdy nie chciałam tego rzucić. Od jakiegoś czasu, jak mnie hejtują, to zawsze wysyłam Angeli i ona nie przejmuj się, to zazdrosne obrony piszą i w ogóle. A na przykład wczoraj czytałam komentarz, który po prostu tak mnie... Znaczy ja się nie uważam że ani z żadną piękność, ani z żadną jakąś chudość, ale kurde, no nie jestem jakimś potworem, nie jestem jakaś mega brzydka, obleśna i w ogóle, no już aż tak ze mną nie jest, aż tak złej opinii o sobie nie mam, ale komentarz wygląda mniej więcej tak, że cytuję, jednego ci zazdroszczę, że pomimo swojej wagi, nie wiem, co chodzi, pomimo swojej wagi
i niezbyt urzekający pięknej urody, nadal masz w sobie tyle pogody ducha i to z siebie. Ja tak w tym momencie tak, że czy jest? Czy moja waga jest w ogóle po pierwsze jakaś zła, po drugie, no dobra, może ci się nie podoba, ale nie mam jednego ryjek, potwór. Po trzecie, to tutaj było takie, że tutaj jakbym się poczuła, jakby ktoś mnie potraktował, że jesteś tak beznadziejna, no ale w sumie jest tak uśmiechnięta i zazdroszczę ci tego, że jesteś beznadziejna, no ale umiesz się uśmiechać i mieć pozytywne nastawienie na życie. I to było takie, aha. No, rozróżniam hejty, czy hejty. Rozróżniam krytykę, jeżeli ludzie mi piszą, bo może i mają rację, że nie podoba mi się, jak się ubrałam, albo że nie podoba, no w ogóle na zdjęciach, że źle wyglądam i w ogóle ubrałam, nawet ubrałam się, na czas to nie miałam jakieś posty i przypomniałam się, że ubrałam się, jak bym właśnie robiła schabowe i w ogóle była jakaś babcią, która robi schabowe i no coś tam, nie? No to, okej, no może masz rację, no bo może rzeczywiście miałam na sobie babcię i brata bluzy, która była nieubrana i nie miałam co założyć i wyglądałam w tym jak szafa, no to może i racja, ale jak ja dostaję atak po prostu widzę, bo ja mam ogólnie komentarze, które czekają na publikację, nie ma tak, że publikuję, muszę je najpierw je zaakceptować, ogólnie akceptuję wszystkie, naprawdę, chociaż raz po prostu jak było 10 komentarzy takich samych, no to już usunęłam, no po prostu zasady, bo nie chcę mieć pod jednym postem 10 komentarzy o treści caps lockiem penis. Albo jestem w szkole, chcę mi się kupić, co by zrobiła kardaj. Z takie mam komenty czasami. To bardziej śmieszne jest, no. No krytyka, nikt nie lubi być krytykowany. Ale uczy też. Czy mnie ma na chudość? Nie, bo wysiacie najlepiej wyglądają w ciuchach. To jest smutne, że oni robią modę dla lasek, które są wyszukami i potem 90% społeczeństwa tego nie może nałożyć tak jak one, bo jest większych od nich. Tym samym potrzebne są właśnie wagerki, które wychodzą od ludzi, które nie mają wymiaru. Jeśli chodzi już o figurę, tak? Tak sobie myślę czasami, że Jezu, ale jak ty będziesz gruba, czy znaczy wiecie, że się nie wpasuje, to nikt mnie na żaden pokaz nie wpuści, bo tam laski są tak chude, wszystkie redaktorki i w ogóle są fit, healthy i patyki, że tam mnie nikt nie weźmie, jak nie będę się jakoś, nie wiem, trzymać, czy wyglądać, czy prezentować w ogóle. Była faza, którejś wiosny na kolor oranżowy, taki pomarańczowy, ostry. W ogóle dlatego, że wyczaili, że ten barwnik do ubrań jest najtańszy i zrobili z tego hit sezonu. Wszystkie szczyty były tego koloru, szkicku były tego koloru, stosowali to na kolor sezonu, dlatego, że mieli najtańszą farbę i największy zysk po tym kciuka. Albo na przykład, dlaczego barwnikowe jeansy były modne? Bo ten statek przewożący jeansy coś miał awarię i gdzieś tam te jeansy wypadały i były całe poplamione, nie mieli co z nimi zrobić, więc stwierdzili, że posprzedają poplamione i wracają to na najbardziej modne jeansy sezonu. Dobra, ale to jest to samo. Dają ci dużo hajsu za zareklamowanie czegoś, co nie jest dobre. I teraz masz taki myśl, dajmy tobie, dam ci 5000, ale powiedz, że ten kosmetyk jest super i że twoja twarz po nim wygląda super, a ci po nim jeszcze wyskoczyła. No i okej, ty dostajesz 5000, bierzesz taką niewinną łatkę na blogu, potem 100 dziewczyn kupuje ten produkt, wydaje pieniądze, które wzięło od mamy, które mama ciężko zarobiła, pracuje w sklepie na warzywnym, albo swojego kieszonkowego, po czym wyglądają w tym beznadziejnie, mają wypryski i nie mogą tego kosmetyku używać. Jak się czujesz z tym? Bo ja wiem, że to są faktycznie ludzie, a nie jakieś tam cyferki, że każdy ten człowiek, żeby kliknął, że przyszedł, to jest dla mnie dużo znaczy. Super jest mieć swoją pasję i życzę tego każdemu. I fajnie jest ją rozwijać, naprawdę. No i chciałabym za parę lat powiedzieć, że było warto.